Siemanko, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam Abyss Walker. Jest to nowość i muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie, dlatego postanowiłem nagrać o niej jakiś materiał. Dobra, może zaczniemy od tworzenia postaci. Aktualnie gram na serwerze S46, ale wybierzemy jakiś inny, żeby stworzyć postać, ponieważ możemy mieć tylko jedną postać na danym serwerze. Ok, klasy są tylko dwie. Gracze są podzieleni na kobiety i mężczyzn. Do wyboru mamy cztery twarze, kolor oczu, fryzurę, kolor fryzury oczywiście. I możemy sobie ustawić na twarzy jakieś znamie, albo nie wiem, cokolwiek, jakiś znaczek. Coś takiego. Potem tylko wpisujemy swoje name i możemy przechodzić dalej do gry. Szybkie i proste tworzenie postaci. Tu może być na początku tego dosyć dużo na raz, ale to wszystko dochodzi jakby z czasem. Z każdym levelem coś tam nowego dodają, także... No zacznijmy może od postaci. Statystyki oczywiście. Trochę bardziej zaawansowane statystyki. Tu mamy swój worek. Swoje szpargały. Tutaj możemy przyciskiem Smelt przetapiać te rzeczy, których już nie chcemy, na przykład. O, jak na przykład ja nie chcę już tych fioletowych przedmiotów, to wystarczy, żeby tak. I wtedy tutaj poziom wzrasta. Nie wiem, czy akurat wzrośnie do tego, żeby skoczyć na 67, ale na pewno się trochę podniesie. Tutaj u góry również mamy zakładki, żeby sobie to dzielić, na przykład na wyposażenie, materiały, rzeczy potrzebne do questów. A tutaj po prostu wszystko. Oprócz tego mamy jeszcze dostępne miejsce w magazynie. Również jest tu kilka slotów. Oj. Kolejna zakładka to heist. Czyli szybkość biegania. Nie wiem czemu, ale to chyba ma duże znaczenie w grze. Dodatkowo mamy tutaj umiejętności, które odblokowują się wraz z wzrostem levela. Do tego mamy oczywiście skórki. Są też skórki ekskluzywne. No akurat do tego nie ma, ale z reguły są. Ok, kolejna zakładka to skrzydła. Podobnie jak w hejście masz skiny. Skrzydła są ciekawe, naprawdę. Tutaj jest ich niewiele, pewnie będą dodawane z czasem. Ale no ciekawe je zrobili. No tu już mamy ekskluzywne skrzydła. Jak widać trochę więcej bajerów. Ok, kolejna zakładka to nasza broń. Posiadamy dwie bronie. Miecz i pistolet. Ale o tym później. No i tak jak wcześniej, również są tu skórki. Skórek ekskluzywnych jeszcze nie ma.
A, bo pominąłem coś. Tutaj te kuleczki je zdobywamy, żeby ulepszać. I każda na przykład daje nam inną wartość. 100, 300 i ta chyba daje 1000? 1000, dobrze pamiętam. No i uzupełniamy ten pasek i wtedy skakujemy tutaj poziom. Oprócz tego zdobywamy takie kamienie, którymi możemy dodatkowo jeszcze podkręcić trochę nasz przedmiot. ACC to chyba było skupienie? To jest wytrzymałość. Nieważne, to na razie nie jest ważne. Tutaj również są te kuleczki, oczywiście inne. Tutaj jest narysowany mieczek, także łatwo je rozróżnić. I na końcu jest jeszcze tarcza. Aczkolwiek nie wiem, gdzie on tą tarczę trzyma, bo jeszcze jej nie widziałem, ale pewnie gdzieś tam ma schowaną. Tutaj nie ma kulek. Jest troszkę inaczej. Musimy zebrać exp, który później upgrade'ujemy na level. Ja już tutaj szanse swoje wykorzystałem. Ale chodzi o to, wytłumaczę. Dostępnych jest 7 kręceń i z każdym kręceniem dostajemy punkty, które się później sumują i przechodzą tutaj sobie. Potem robimy upgrade. No i tak level wskakuje do góry. Tu jest jakiś moduł, ale ja tego jeszcze nie obczajałem, także na razie to zostawię, bo nie chcę was wprowadzać w błąd. Jak widzicie, pusto, także nie ma nawet o czym mówić. Ok, okno postaci mamy za sobą. Poniżej okna postaci te kolorowe, tutaj takie kwadraciki, to są buffy, które aktualnie nasza postać posiada. Są różne, jest 1,5 expa więcej, 2 expa więcej, 2 razy expa więcej i 3 razy expa więcej. Proponuję te 3 razy zostawić sobie na instancje, które dają nam najwięcej exp, ale do tego wrócimy jeszcze. Ok, tutaj mamy 3 ikony. Pierwsza odpowiedzialna jest za system Noble. To jest tak jakby VIP, tylko że chyba nie chcieli po prostu nazywać tego VIP, dlatego nazywali Noble. Kolejna zakładka to przepierdalanie pieniędzy. Tutaj możemy sobie zainwestować wydaną kasę. Tygodniowa karta. Jak widać, codziennie dostajemy 100 rubinów. A tu jest podobne, tylko że na miesiąc i dodatkowo dostajemy skrzynkę z klejnotami. Kolejna na prawo jest ikonka, która prowadzi nas do bossów różnego rodzaju, world boss. W tym miejscu jest aktywny cały czas system PvP. Chyba tylko nie można bić członków swojej gildii. Dlatego trzeba uważać, bo na całej reszcie tych zakładek nie ma PvP, więc możemy zapomnieć i po prostu stracić bossa, na którego możemy wejść tylko raz dziennie chyba. Kolejna zakładka to boss layer. Żeby się tam dostać, musimy mieć VIP 4. Garnizon to jest miejsce, w którym zdobywamy te tutaj przedmiociki takie różnego rodzaju. Dostępne są od 230 levela i służą do aktywacji zestawów, o ile dobrze pamiętam. Okej, kolejny. Aha. Oczywiście tutaj jest levelowo ich trochę więcej chyba. Tu mamy jeszcze piętra. Tutaj wchodzimy sami, solo. Nagrody są pokazane tutaj.
O, i tutaj jest na przykład, można zdobyć jeden kawałek skórki, która... O, jak widać, to bieganie jest szybsze i... Znaczy, bieganie nie jest szybsze, tylko po prostu inaczej wygląda. Okej. Ostatnia zakładka to po prostu jest log, kto co wylotował z bossów. Dobra. Skrzynia, treasure. Tutaj sobie robimy, zdobymy takie klucze. One są rzadkie, czasami z jakichś tam eventów dostaniemy je, dlatego jeżeli już posiadamy takie klucze, to ważny jest ten wskaźnik tutaj, bo on nie zawsze jest pełny. On się napełnia stopniowo i najkorzystniej jest używać tych kluczy, jeżeli jest napełniony, tak jak teraz. Bo wtedy mamy, jak widać, nagrody razy 500. Ja tam tego nie zauważyłem, ale niby tak jest. No dobra. Tutaj też można ciekawe nagrody wygrać, jak na przykład mieczyk, taki skórkę do mieczyka. O, albo skórkę do pojazdu. Do mołta. Okej. O, przy okazji pokażę wam, jak wygląda, bo ktoś mnie zaprosił, jak wygląda quest z zakładki małżeństwa. Tutaj musimy tylko zebrać ciasto, chyba. Wystarczy, że tutaj sobie klikniemy, on już sam będzie wiedział, co zrobić. Tak, to na pewno będą ciasta. Robimy ciasto. Jedno. Oj, kurczę, on wyszedł chyba. Albo wykonał. Nie wykonał, bo nie dostałem nagrody. No szkoda. Dobra, wracajmy do tematu. To mamy omówione. I za każde wydanie jednego takiego kluczyka tutaj dostajemy punkt. Tutaj są one na dole. A jeszcze niżej mamy sklep, gdzie później te punkty możemy sobie wydawać. Daily Quest. No tutaj mamy wszystko, skupisko wszystkich eventów, które możemy wykonywać. Dzienne. Exp Instance, to jest właśnie to, o którym mówiłem, kiedy wspominałem o... Exp Potionach razy 3. Takie czerwone flaszki. O, i tutaj dostaliśmy taką flaszkę z Expem, który dostajemy od razu. Nie jest on, że kolejny X będziemy dostawać w pomnożeniu o jakiś tam procent, tylko po prostu automatycznie z miejsca, że tak powiem, dostajemy to. Tutaj jest łatwo, można zrobić expa i szybko. Zrobimy TP. Jest taka pani, która zleca nam escort któregoś z pojazdów. Oprócz tego jeszcze musimy mieć bilet na wejście. No i lecimy sobie odprowadzić smoka. Tutaj jeszcze mamy turbo. O właśnie, to co mi się podoba w tej grze to open world. Taki open world pełną gębą. Nie tylko na ziemi, ale też można latać w powietrzu. Nie ograniczają nas na przykład takie skały albo elementy otoczenia. Jak lecimy smokiem, możemy je po prostu omijać górą. Nie wszystkie, ale większość. O proszę, jeszcze więcej expa dostaliśmy. Ach, właśnie, to chyba przez tą kartę, której użyliśmy, tej żółtej. Bo tam było, że double exp. No dobra. Kolejną zakładką są wydarzenia czasowe. Jak widać, na przykład tutaj te dwa są aktywne cały dzień, all day, arena i to latanie właśnie, gdzie byliśmy. Ale zbliża się, o, na przykład, o, tutaj to jest jeszcze niedostępne na naszym serwerze. Dlatego tu jest kłódka. Dlatego chyba teraz następnym wydarzeniem będzie arena. I ona się różni od tej tym, że tutaj po prostu klikamy i postać sama walczy z drugą postacią, a tutaj
przenosi nas tak jakby w chmury i tam sobie możemy sami sterować postacią. O, tu mam, mogę coś odebrać. Mamy trzech ochotników. Tutaj są jakieś... Aha, tutaj jest sklep areny. O, spadłem na trzecie miejsce. Tutaj jest ranking. I tak to wygląda. Podobnie jest właśnie w tej drugiej arenie, tylko że tutaj nie możemy sterować, a tam właśnie wszystko jest dostępne. Victory. Okej. Okay. To już 16 minuta filmiku, więc dorzucę wam jeszcze kodzik, którego będziecie mogli użyć w grze. To zapewni wam lepszy początek i może zachęci was bardziej do gry. Od dzisiaj na moim kanale Abyss Walker w dwóch językach, polskim i angielskim. Zostaw suba, jeżeli jesteś zainteresowany. Do zobaczenia. Cześć.